Siema, ja jestem Rezi i witam was w programie Sabotażysta. To gra, w której weźmie udział 11 influencerów. Spędzą ze sobą 5 dni, w trakcie których będą wykonywali przeróżne zadania. Przebieg ich zmagań wyłoni zwycięzcę nagrody głównej, która może wynieść nawet 50 tysięcy złotych. Wśród uczestników ukryty jest sabotażysta, którego tożsamości nie poznamy aż do końca gry. Ma on jeden cel. Nie dać się złapać i zrobić wszystko, by zadania nie zostały wykonane prawidłowo. Niewykonanie zadania przez influencerów pozwoli sabotażyście zdobyć kasę na swoje konto, kradnąc ją z głównej puli 50 tysięcy złotych. Każdego dnia będzie obrada i głosowanie, w trakcie którego uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Kto jest sabotażystą? Dwóch influencerów, którzy otrzymają najwięcej głosów danego dnia, będą zmuszeni natychmiast opuścić program. Do finału przejdzie trzech najlepszych uczestników, którzy zmierzą się w ostatecznym wyzwaniu i zawalczą o zdobytą w ciągu ostatnich dni pulę pieniędzy. Sabotażysta to bardzo psychologiczna gra, która powstała przy współpracy z psychologami. Wszystko po to, by porządnie namieszać w głowach naszym uczestnikom. Czeka nas wiele emocji, zwrotów akcji, zdrad i mnóstwo intryg. Kto jest sabotażystą? Oj, tu nie wjedziemy! Zimaj, Giemanek! Nie mam pasów zapiętych z tyłu! O kurna! Nie dziwię się, że mieliśmy tu nie wjeżdżać, nie? To jest pierwsze zadanie. Jak my przeżyjemy, to będzie... Ej, nie! Wysiadamy! Nie, polujesz teraz! Czy jak będziemy spadać, to ja umrę obok Kasi? No, nie myślej, że tak skończysz, co? Tam są namioty! Tu jest tak. To jest ten super hotel? Bo tu śpimy? O Boże. Tak, tam są nasze leżaki! To są kipi? Tak. Śpimy w namiotach? Co to, Tomorrowland? Piękne miejsce, witamy serdecznie. Wow, ale tu jest czadowo. No, to jest mój klimat. Witam na terenie gry sabotażysty. Zapraszam na obchód po terenie, który będzie waszym miejscem przez najbliższe kilka dni. Jest też kuchnia lub altanka, zwał jak zwał, sami ją sobie nazwijcie. Miejsce, w którym czasu spędzać wspólnie i nie tylko. Jak też sami widzicie, jest tam kaska, którą możecie wygrać. A raczej jedna osoba docelowo wygra. Ale o tym jeszcze później, bo pierwszym, który musicie odblokować tą przestrzeń sabotażysty. Na terenie całego obiektu jest zablokowanych kilka przestrzeni. By uczestnicy mogli z nich korzystać, muszą je odblokować, wykonując zadania. Nie widzieliście jeszcze swoich miejsc, które będziecie spali. Nie, no ja chcę z Kasi, Cześć, jestem Marcin Dubiel, przyjechałem tutaj poszukać wszystkich i wygrać ten program. Cześć, jestem Kasiks. Generalnie, jeżeli chodzi o tutaj ekipę i miejsce, no to jestem zachwycona z jednym małym wyjątkiem. Nikt mi nie powiedział, że będzie tutaj Marcin Dubiel. Nie, żebyśmy mieli jakąś super kosę, aczkolwiek nie wypowiadałam się na jego temat na streamach. Cześć, jestem Szumi. Moje pierwsze wrażenia są takie, że wszyscy są podejrzani. No namiocik, ale tam w środku jest. Wow. Ej! I kto zrobi unboxing? Co się kryje w środku? Nie ma nic! Ej, fajnie! Wow! O, poczekaj, Rezi, patrz, mam pierwsze! Mam pierwsze jadalne! Mam pierwsze jadalne, jakaś jarzynka... Mogę sprawdzić? Pierwsza z trzech roślin, żeby odblokować kuchnię. Szybki, powiem ci, no. Zaliczam. Czekam jeszcze na kolejne dwie rośliny. Wszystkie są bardzo podobne. Sugeruje się tutaj przejść, zobaczyć sobie tą przestrzeń, śmiało sobie ogarnijcie. Zajmuje mi stanowiska! Gąsie! Który bierzesz? Siema, jestem Fausti. Przyjechałam tu oczywiście, by wygrać. I moje pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Boże, ale duże i coś ruchomego. Idę zobaczyć środek, bo to faktycznie jest... Jezus, nie przejdę przez... Witam, nazywam się Klaudia Kołodziejczyk. Możecie znać mnie pod pseudonimem Szeja. Planuję troszkę tutaj namieszać sabotażyście. Jeśli chodzi o klimat samego obozu, to jest niesamowity, w sensie uwielbiam naturę, uwielbiam taki właśnie lekki survival, jak tu jest. Cieszę się, że mamy toaletę i kuchnię, bo to jednak czasami się przydaje. Nie boję się owadów, pająków, a już widziałam, że dziewczyny tam się delikatnie
denerwują. Spodziewam się wielu różnych wyzwań, które mogą być dla mnie trudnością, aczkolwiek jestem bardzo otwarta na wszystko i w sumie nie mogę się doczekać, bo lubię adrenalinę, lubię ryzyko, lubię poznawać nowe rzeczy. Dobra, zagrajmy w butelkę, po prostu kto nocuje tutaj, tak będzie najbardziej fair. Dika. Jedno. Chodź moja, musimy ogarnąć nasz namiot. Powodzenia! Dzięki wzajemnie! Kuba! Kuba! Chodź do nas! Chodź do nas! Będziemy spać! Będzie raźniej! Oni zapomnieli, że będziesz umiego. Ja z Szumiem nie śpię? Ej, ja nie wiem, czy go bierzemy. Ale... On wygląda jakby go wysłali tutaj, żeby u nas... Żeby nas podsłuchiwał, no. Idź do dziewczyn. Nie. Gorsze jest to, że śpisz u nas na podłodze, jak jesteś. U nas mamy dwa łóżka. Dobra, ktoś odpadnie dzisiaj, nie? Mam nadzieję, że nie ja. Cześć, jestem Czajnik i to jest zajebista gra. To jest zajebista gra i myślę, że będzie tylko ciekawiej dalej. Moim planem na sabotażystę jest... bycie z nimi wszystkimi szczerym. Dzień dobry, Filip 26, pochodzę z Nowego Targu, niesamowite miasto, mój pseudonim Yoshi, a moje pierwsze wrażenia tutaj, szczerze, myślałem, że będziemy spać w jakimś, nie wiem, domu, ale nie do końca. Okazuje się, że będziemy spać w czterech chłopa na jednym wyrze. Czy mi to przeszkadza? Niekoniecznie. Jesteśmy w fajnym namiocie, fajnym zespołem, więc będę chciał z nimi głównie działać. Glęcu nie chce ze mną spać, bo chrapie. Znaczy, bardziej chodzi o to, że nie chcemy spać z Dubielem. Witamy w naszym apartamencie. Butelka zalosowała, że jesteśmy akurat razem. Hej, jestem Monika. No mam nadzieję, że będzie super. Ja się cieszę, że mogę też przeżyć taką przygodę i poznać nowych ludzi, bo tak naprawdę połowy tutaj nie znam. Ja są bardzo mili, więc fajnie. Siema, jestem Marek Wita, kanał Marek Wita. Moje pierwsze wrażenie i odczucia z programu bardzo pozytywne. Super szybko nawiązaliśmy kontakt z pozostałymi uczestnikami. Już mam jeden typ, kto może być sabotażystą. I pewnie sami się też domyślacie. Jesteś sabotażystą? Powiedz. Tak. Dobra, to teraz co jest żartem, nie? Uczestnicy podzielili się i wprowadzili się do swoich namiotów. Nadszedł czas, żeby odblokować kuchnię. Jeśli ktoś teraz będzie się ociągał, to znaczy, że jest cymbałem Giga, jeśli jest sabotażystą, bo ja oczywiście nie jestem. Giga cymbał, chodź. Ona też nie jest. Jadalne rośliny. Rośliny tam, tak? No. Mięta. Stara, to nie jest mięta, nie jest mięta, ale możemy ogólnie jakby... Spróbuję. Nie, czekaj, powąchaj. Nie, tam sorry, ale to nie jest mięta. Nie. Nie, jest mięta. Myślę, że nie. Ej, ktoś się zna na grzybach? Spoko, ja. No, wydaje mi się, że spoko. Ej, nie? Chyba no. Spoko. Dobry. Ja się nie znam na grzybach, jak coś. Mam grzyba! Jestem Wiki, aka Tofiki. Jest ciekawie, w sensie jesteśmy tu ile? Godzinę? I wszystkim mam wrażenie, już odwaliło. Ej, ale robi się herbatę z pokrzywy. Zobacz, stary grzyba przyniosłem. Tak, to jest jadalny grzyb, to jest maślaczek. W tragicznym stanie jest, ale jest jadalny. Pokrzywę też zaliczam, nie jest ona jak najbardziej jadalna, w herbatach no, używana. Super, można poczekać, że inni to zrobią za ciebie. Ja tak też dziwę. No. Możemy zrywać to? Możemy to zrywać? Tak, kochani, pierwsza przestrzeń jest odblokowana. Ej, to musisz, tak twierdzieli. Ej, moje! Hopie, niszczysz, to jest 100% sabotażysta. No nie? Ja przed programem się boję Marcina Dubiela, serio, nie strach, jest nieobliczalny. Jestem doktor zło! Ja jednak nie chcę być z Marcinem w pokoju. Jestem Jakub Glenc, Glęcu. Mam podejrzenie też do Kasik, że ona... Wydaje mi się, że coś może wiedzieć. Przyniosą grzyby, a oni już skończyli. Ja przyniosłem grzyba też. Spójrz na te grzyby. Patrzcie, to moje okazje. Zdążyli już odblokować. Ale grzyby się mogą przydać na śniadanko. Uczestnicy odblokowali pierwszą, najważniejszą przestrzeń, czyli kuchnię, w której znajduje się cała pula pieniędzy do wygrania. Do tego dzisiaj jeszcze będą musieli odblokować kilka innych miejsc oraz rzeczy. Dziękuję. Koperta dla ciebie. Witaj w osadzie. Otrzymujesz informację, której nie otrzyma nikt inny. Możesz się nią dzielić z resztą mieszkańców osady. Po przeczytaniu wiadomości ta zostanie zniszczona. Pamiętaj, że wśród was jest sabotażysta, dlatego musisz zyskać zaufanie grupy powodzenia. Twoja informacja najważniejsza jest do zapamiętania. 16 największych wartych symboli. Okej. Odwiedzenie jednego z miejsc poszukiwań zakończy się stratą czasu. Jest informacja, którą muszę przekazać, ale nie wiem, czy chcę wszystkim. Aha, bo na przykład nie jesteś pewna, czy ktoś nie jest sabotażystą. A dlaczego to akurat masz przekazać? Bo taką informację dostałam. To chyba każdy otrzymał jakąś informację. Ja też dostrzymałeś informację? Albo nie? Ja stwierdziłam, że się podzielę, bo chcę dobrze na resztę. Ale skoro Marcinowi nagle się przypomniało, że też dostał informację, czyli nie chciał się nią dzielić z innymi, czyli nie sabotuje. Mogę się na siebie
Ja mam taką informację, która po prostu pomoże nam wszystkim. A jeżeli sabotażysta... Ale wiesz, do czego pomoże? Bo ja mam taką informację, która teoretycznie ma pomóc, ale nie wiem w czym. Tam, gdzie miód, tam element układanki. Ej, ja nie wiem, czemu wierzyć, jakby... Nie, naprawdę, no nie, dobra, przekonaj mnie, że nie jesteś sabotażystą. Gdybym była sabotażystą, to by po mnie to od razu było widać, a ja na przykład zawsze działam na dobro ludzi, czy grając jakieś mafii i tak dalej. A tak bym mógł powiedzieć, sabotażystą, ale fatalnie. Oj nie, przeszkolony przez psychologa na przykład. O nie, Marcin. O nie, nie wiem, co zrobić teraz. U mnie wystarczyłoby jedno słowo. Więc... Dobra, za bardzo kręci sabotażysta. No luz. Twoja informacja, symbole, aparat, drzewo, koło ratunkowe i okulary nie są wartościowe. Symbole to łódź, samolot, taksi oraz kamera nie są wartościowe. Rwąca rzeka to dobry kierunek wyprawy. Dziękuję bardzo. Chciałam pomóc. Ja nie chciałeś, bo byś powiedział od razu. Pokłóciliśmy się. Serio? Ufamy sobie, jest super, po czym tak nagle po prostu coś pękło, nie? A ja też mam podejrzenie co do Fausty jakieś takie dziwne. Nie wiem, nie, od początku! Od początku mówiłam, że są oni we dwójkę, jak ja będę miała rację, to... To zaczyna stresować. Moją chyba największą obawą jest to, że na przykład wszyscy po prostu się zmówią na mnie i będą po mnie krzyczeć i będą wywierać presję. Ja nie będę wiedzieć, co zrobić. Proszę bardzo, koperta dla ciebie. Dziękuję serdecznie. Jaka stylowa. Wodospad to klucz do sukcesu. Okej. Okay. Twoja informacja. Czasami, gdy nie ma drogi na mapie, w rzeczywistości może istnieć. Ciekawe. Jeśli połączysz wszystkie elementy, to powstanie prostokąt. Co nam ta informacja ma dać? Dubiel mówił, że ma coś, co nam pomoże jeszcze zanim w ogóle poszliśmy setki nagrywać, jakby... No bo oni sobie coś uknuli z czajnikiem. Ja wiem, kto nie jest! O, kto? Ty pewnie, nie? Nie, akurat wiem, kto nie jest. Tak? Kto? Powiedz. Ona. Kasia? Nie jestem. Ona nie jest, no. Twoja informacja. Szokująca informacja nie jest istotna dla grupy. Okej, to tyle. Podzieliłem się z jedną osobą i tak nie wiem, czy tego nie żałuję. Tak, ale jeśli masz przydatną informację, to pomoże nam dojść do rozwiązania zagadki. No tak, no albo tobie na przykład nam przeszkodzić. Ja dostałem informację, że jedno miejsce jest kluczem, a dokładnie to miejsce znajduje się w zbiorniku. Powiedziałem przy wszystkich zbiornik wodny. Ale chodzi o wodospad dokładnie, więc możliwe, że pod wodospadem znajduje się jakiś, nie wiem, skarb albo cokolwiek. Proszę bardzo, Szymon, koperta dla ciebie. Dziękuję. Dziś nie otwierajcie czerwonych kopert. Zapamiętaj. Mamy dzisiaj pierwszy dzień, myślę, że ciężko jest cokolwiek stwierdzić. Po prostu patrzmy sobie po łapach, ufajmy sobie tak na 50% i będzie zajebiście. Na thunderwear.pl wystartowała limitowana kolekcja ciuchów sabotażysty, które nie będą długo dostępne. Jest to w 100% polski produkt zaprojektowany przez nas, a kolekcja, która właśnie wyszła, naprawdę dobrze się prezentuje. Ich dostępność jest ograniczona, więc wbij na thunderwear.pl i znajdź coś dla siebie. Zapraszam uczestników do altany! Kochani! Poznajcie Pietrucha, jest to tutaj głowa Ekspedycji Express, która będzie dbała o to, żeby wasze głowy były wystarczająco pomieszane. I razem ze mną prowadzi ten program. Siemano! Hej! Ekspedycja Express na co dzień organizują najlepsze w Europie gry terenowe, programy i imprezy integracyjne. Gra Sabotażysta, którą systematycznie organizują, jest jednym z wielu ich autorskich pomysłów. Thunder i Ekspedycja Express połączyły siły, co zaowocowało stworzeniem programu Sabotażysta. Przygotowali oni scenariusz programu, zadania, zagadki, challenge i utrudnienia, które czekają naszych uczestników. Są oni po prostu specjalistami w swojej dziedzinie i mają na koncie kilkaset różnego rodzaju eventów. Dlatego jeśli macie ochotę zagrać w ekscytującą grę terenową, przeżyć z nimi niezapomnianą przygodę, czy zorganizować grę integracyjną dla swojej firmy, to wejdź na ich link w opisie. Dodam tylko jeszcze, że jestem szczęśliwy, że możemy z takimi właśnie ludźmi tworzyć program Sabotażysty. Bardzo miło mi was powitać, drodzy osadnicy. Czas rozpocząć pierwsze zadanie i czas zarobić hajs, ale... Będziecie musieli wytypować jedną osobę wspólnie,
którą z tego zadania wyautujemy, ona będzie miała zadanie specjalne. Musicie zrozumieć pewne zasady tego programu już na starcie, dlatego od tego momentu macie równo 2 minuty na podjęcie tej decyzji. Czy jest ktoś chętny, żeby wykonać zadanie specjalne? To ja mogę. Okay, to losujcie. Zagrajcie w kamień papieru. Ale nie, wykonała je Kasik, dlatego że do niej mamy największe zaufanie, jak na razie wszyscy co do tego, że ona nie jest. A czy czasem nie uważasz, że sabotażysta by się zgłosił? Marcin trochę traci nasz czas tutaj. Minuta! Marek jest chętny! Ja mogę pójść! Dowiecie mi to! Mareczku, musisz opuścić to miejsce. Zapraszam cię do twojego namiotu. Tam przypilnuje cię pewna osoba, a my tu musimy kontynuować pierwsze zadanie. Okej, okay, a widocznie. Takim starym polskim zwyczajem powinienem was powitać chlebem i solą. No i jako dobry gospodarz razem z Rezim oczywiście, że to zrobimy. Tylko mamy pewien problem. Nie mamy informacja. Ani chleba, ani soli. Ale mamy za to dla was robaki w zalewie. Moi drodzy, w tym momencie rozpoczyna się wasze pierwsze zadanie. Jak widzicie, macie wspaniałe koreańskie robaki w zalewie. Co więcej, mogę wam powiedzieć, że jest was tutaj 10 osób, każdy po 5 stówek, to jakoś wychodzi szansa na zdobycie 5000. Możecie, nie musicie. Co ważne, możecie, nie musicie. I to jest wasza decyzja. Jak zjemy, jedna osoba jak zje, to dostaje hajs? 5 stówek. Na jedną osobę 5 stówek. Uczestnicy bez zastanowienia założyli, że gdy zjedzą robaki, to zarobią. Ale czy na pewno? To pachnie jak orzechy, to będzie smakowało jak orzechy. Jeśli ktoś ma podpowiedź, nie musicie jeść robaków, to dawajcie. Mareczku, twoim zadaniem jest prawidłowo wytypować osoby, które zjadły bądź nie zjadły pewnej magicznej potrawy, którą jest robaki w zalewie. Nie musisz nic jeść. Może potem będziesz robaki, zostaw sobie na później. Smaczne, myślę, że większość by zjadło. Dobra, na pewno czajnik zje, tu zakładam w 100%. Na pewno Glęcu, to jest kozak. O! Cofa się! Faustyna, bo oni tych challenge w Gen Z mieli sporo. Stawiam, że Fifi też zje. A przełknąłem, ale reszty... Połknijcie, nic nie czujecie. Ale to jest słode. Kasik też zje. Okaże się, że wszyscy, tak? Nie. Shia też zje. Monika Kociołek. Kurde bole. Czyli Marcin zjadł czy nie? Nie, Marcin zje. Wiki zjadła czy nie? To się liczy? Nie. Okej. Okay. Do gardła! Do gardła, od razu! Posłuchaj, przysięgam. Tak, tak. Nie, posłuchaj, nie gryź tego. To Wiki out. Wiki out. Monika Kociołek out. Monika. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Ej, proszę, Monika! Monika, no nam Monika, no! Przyszłaś tu w różowych klapkach! Monika, dawaj! Nie, no Monika, no! Ej, proszę, dopuść! Szumi będzie żygać. Kurde, sorry, Szumi. Przepraszam, ale out. Bierzesz na Kasik, nie znam cię za bardzo, więc przepraszam, ale stawiam, że na razie nie. Przepraszam, byłaś tu, ale całego nie zjesz. I gotowe. Okay. Zostawiamy tak. Czuję, jakbym zjadł karmę jakąś zwierzęcą i wyszło mi nosem to przy okazji. Moi drodzy, Pietruch uraczył was naszą chlebą i solą. Tak jak mówiliśmy, nie trzeba było tego jeść. Zadaniem Marka było wytypować, kto zje, a kto nie zje. I to zarabiało pieniądze. Powiedziałem jasno, macie szansę na zdobycie 5000. Powtarzałem to 3 razy. Powiem jedną rzecz. Marek jest dobry w typowaniu. Zgadza się praktycznie całkowicie cała lista. Poza czajnikiem. Zarobiliście właśnie 4500 zł. Małe brawa, bo sabotażysta zarobił 5 stówek. Dokładnie tak. Uczestnicy przekroczyli 3000 zł, czyli odblokowują lodówkę. Dobra. Co my tu mamy? Lodówka, a w niej... O! Fajne rzeczy. Nie gadajmy o tych robakach, bo już jest po tym zadaniu. Kolejne zadanie, powiedzieli nam o tych kopertach, pogadajmy o kopertach. Dobra. Wiemy o kopertach na tą chwilę. Dobra, to ja wam powiem od razu, ja mam treść taką, żeby nie otwierać czerwonych kopert. Nie otwierać. Jedno z miejsc poszukiwań będzie stratą czasu. A ja na przykład nie powiem, nie powtórzę mojego zadania, jakby część osób wie. Dobra, ja wam mogę powiedzieć, co ja dostałam. No. Bo to myślę jest ważna informacja, chciałam o niej nie mówić. Też ze względu na to, że wy między sobą mówicie, a kurde nie na forum i...
to jest dziwne, ale mam informację, że o pewnym ruchu, który może zrobić sabotażysta dzisiaj. No to nie mogę. Nie, ale to nie mów tego ruchu. Nie powiem, tylko chcę powiedzieć to. No ale dlaczego nie chcesz? Nie chcesz nas przestrzec? Ale, sabotażysta tego nie zrobi. Ale jak zrobi, to ona będzie wiedziała, że on mógł, że to jest sabotażysta. Sabotażysta na pewno ma wiele ruchów do zrobienia w tej grze. Twoja informacja. Szokująca informacja nie jest istotna dla grupy. Ja stwierdziłam, że trochę zmienię, a w sumie to całkowicie zmienię treść tej podpowiedzi, którą dostałam w liście. No i tak jak w sumie zauważyłam, trochę to podłapali i się zastanawiali, że wow, że mocna tutaj podpowiedź tak naprawdę. Zapraszam chętnych, by odlokować łazienkę. Czyli tak, Czajnik, Szumi i Marek. Dobrze. Mój drogi, tu jest twoje źródło wody. Możecie sobie to podnieść i pozyskać. Żeby zadanie zostało zaliczone, trzeba się bardzo konkretnie pełnym tym zbiornikiem oblać. No jest taka nieprzyjemna. Czekaj, to ja się przygotuję tę piskę, bo chodzi o Michę, nie? Dawaj. Ale jak ci poleciało po włosach! Moi drodzy, wybaczcie, że przerywam, ale mam ku temu bardzo ważny powód. 5 milionów subskrypcji na tym kanale już niedługo, więc subskrybujcie, jeśli mogę was o to prosić. Nie ukrywam, że poza 5 bańkami, co jest super liczbą, chciałbym połknąć Blowka, a może kiedyś też Freeza, jeśli chodzi o największą ilość subskrypcji na polskim YouTubie. Więc subskrybujcie, by być na bieżąco i by kolejne odcinki Sabotażysty was nie ominęły oraz do tego kolejne serie na tym kanale. Więc koniecznie subujcie. Pozdro i wielkie dzięki. Nie bądź dzban, subskrybuj. Dzięki panowie za prysznic. Łazienka odblokowana. To moi drodzy, zasłużyliście łazienka. Bez dachu zapomnieli. Fajne. Dobra, git. Dziękuję za... Z wrażenia aż spadłeś, tak? Łazienka uczestników. Proszę bardzo. Ciepła woda również. Nie wiem, czy mam trochę podejrzenia, to jest dziwne, że Yoshi i Shea, czy oni we dwójkę mogą być. Ja z kolei zastanawiałem się odnośnie Marka, ale kurde, z kolei jego, no nie no, dobrze tam to zaznaczał. W sensie, na przykład Monikę, nie wiem, jaką osobę prowadziłby. Tak, no. Na przykład zastanawiam się jeszcze nad Kashix, która nie robi żadnych zamian. Ale był drapa. Mi się wydaje, że ona jest taka outsiderką tutaj, że ona nie czuje przynależności do żadnej grupy, bo nie jest youtuberką, nie zna tam nikogo, więc ja bym raczej, ja na razie bym się tutaj wstrzymał. No, z osądem, bardziej zastanawiam się nad tym, że ktoś z Tandera powinien, jakby może mieszać. W sumie to przecież ich grupa. Się znają najbardziej między sobą. No. Słabe to jest moim zdaniem, że wiesz, tutaj, tu wiesz, z Fausti sobie gadają, chcą, żeby wszyscy powiedzieli na forum ci tam podpowiedzi, a właśnie oni nie chcą powiedzieć nam, więc ja powiedziałam, jaką mam podpowiedź, a to nie jest ta podpowiedź. Co? Ale jaki... Ja co? Stwierdziłam, że wtajemniczę w to jakąś osobę, bo nie chciałam już działać indywidualnie, więc wzięłam osobę, którą najbardziej znam, której wydaje mi się najbardziej ufam. No i jest to Czajnik. Stwierdziłam, że zajebiście będzie, jak będziemy w to brnąć. Monia, co jest grane? Dlaczego no wszyscy... stary! Nie, dlaczego oni mi to robią? Ej! Ja powiedziałam, że jeden z ruchów sabotażysty, ja będę o nim wiedziała. Wiesz, o co chodzi, że można to przekminić tak, że sabotażysta może mieć takiego mindfucka. W sumie to ty czysto teoretycznie ty możesz kogoś wkopać. Tak zero-jedynkowo, jak już takie coś wymyśliłaś, to ty teraz jesteś w stanie skazać. Pamiętacie, co wam mówiłam? Mówiłam wam to i jesteś w stanie wytypować jedną konkretną osobę. O ile ci uwierzą. Stary, i to jest zajebista właśnie opcja. Ale tu się będzie działo, jeżeli oni mi uwierzyli, to jest mega zajebista. W momencie, kiedy opowiadałam Czajnikowi o tym, on bardzo nienaturalnie się zachowywał. Jest bardzo duża możliwość, że on jest sabotażystą, a ja mu mówię takie rzeczy. Kurde, tylko nie wiem jeszcze, jak to wykorzystać dobrze. No właśnie, musimy to przeknąć, dlatego mówię to tobie, bo stary, ty zajebiście grasz, ty jesteś tryhardem i... Z tego powodu boję się, że mnie szybko wyrzucą. To tu i tak wygrywa jedna osoba. Tu każdy jest swoim przeciwnikiem docelowo i tak trzeba wyrzucić, nawet jeżeli nie sabotażysty, to innych uczestników. Ja z mojej perspektywy próbowałbym wyeliminować jednych z najgroźniejszych graczy, niezależnie od tego, czy są... Ja uważam, że to jest dublet Faustina. Fausti jest bardzo dobra. Stary, ale mam nadzieję, że ci mogę ufać. No, ja też mam taką nadzieję. No weź! Kurde! Stwierdziłam, że będę ufać tylko sobie. Im to w ogóle totalnie nie ufa. Myślałam, że Czajnikowi mogę ufać, ale przed chwilą byłam przy jednej sytuacji, przy której mam wątpliwości. Są tu niektórzy podejrzani od samego początku, ale uważam, że za wcześnie, żeby wyciągać wnioski. Oj tak. Smacznego, widzowie.
Kochani, pojedliście? Tak. Cieszę się niezmiernie, bo potrzebna będzie energia do kolejnego zadania. Ale zanim zadanie, będziecie musieli się podzielić na trzy grupy. No to proszę bardzo, czas start. 60 sekund na podzielenie się. Losujemy, lecimy. Ja! Przepraszam, że tak było. Pierwsza grupa. Ile osób mamy? 11, 3 trochę... grupy to 4, 3 sekund. Dobra. No dawaj, szybko, czasu mamy. To wyko. Ja. Kasia. Kasia. Dobra, dawaj. Kasia. I druga grupa. A my? I mamy wszyscy no, a nie, jeszcze jedna osoba. No. Ja. No, ale to jest z nami. Nie wiem, co się dzieje. Nazwy zostały same. Ale dobrze. 3, 4, 4. Przed wami kolejne zadanie, to znaczy, że to jest szansa na zdobycie hajsu. Dobrze mówicie. To zadanie sprawdzi waszą orientację w terenie, spryt, umiejętności współpracy, no i oczywiście dbanie o to, żeby sabotażysta nie podziałał zbyt mocno. Otrzymacie ode mnie specjalne mapy. A na nich ważne punkty, do których trzeba się dostać i odnaleźć elementy gigantycznych puzzli, które uczestnicy muszą ułożyć. Na zadanie mają 90 minut. Jeśli znajdą i ułożą wszystkie elementy, zarobią 4000. Ale dzisiaj mamy świetny humor, prawda? Więc mamy też kilka niespodzianek dla was. Niespodzianka ta polega na tym, że jeśli wszystkie puzzle ułożycie, dostaniecie mnożnik razy 2, czyli 8000 do puli. Do tego jest jeszcze jedna niespodzianka, która na was czeka tuż, tuż i dość blisko. Jest z nią Fritz, który dołączy do jednej z grup. Powitajmy brawami! Witamy dobrego duszka. No właśnie. Którym uczestniczy, to zależy ode mnie, czy będę tym dobrym duszkiem. Dokładnie czy nie tak. Będę tym. Dokładnie tak. No właśnie, Frizu będzie tym dobrym czy złym duszkiem? Czy możemy mu zaufać? Tego nie wiemy. Jego rolą jest pełna dowolność, czy chce pomagać uczestnikom, czy może jednak im namieszać. A to, czy influencerzy mu zaufają, to już ich indywidualna sprawa. Jestem gotowy. Wiem tylko właśnie to, co powiedział Remek, więc ciekaw jestem bardzo, co jest w tej kopercie. Ciekaw jestem, co dzisiaj będę robił. I ciekaw jestem, jak bardzo będę mógł im też pomóc. Bo mi się wydaje, że jednak będę chciał troszkę pomóc. Jako jedyna osoba będziesz znał 11 podpowiedzi, które są potrzebne na dzisiejszy dzień. Jesteś jedyną osobą, która poznaje wszystkie. Więc będziesz mógł też zaingerować i potwierdzić, czy dana osoba kłamie, czy nie. To jest twoja sprawa. 2 minuty masz na to, żeby przeczytać, nauczyć się na pamięć, nie możesz tego nigdzie spisywać. Kurczę, 11 podpowiedzi, które potem będziesz mógł wykorzystać. Rozpoczynamy. Jakąś technikę tutaj trzeba zrobić, wiecie, takiego historii. Czerwone nie, szokująca istotna, czerwone nie. Rwąca rzeka. Nie jest istotna. Szokująca nie jest istotna. Dobra, szokująca, czerwone nie. Szokująca i czerwone nie. Rwąca rzeka gut. Miód gut gut. Dobra, czyli tak. Aparat drzewo nie są wartościowe. O Jezus Maria. Aparat drzewo koronkowe. Co to ma ze sobą wspólnego? Łódź, samolot, okej. Są wartościowe, okej. Czyli symbole ze mną bardziej związane będą bardziej wartościowe, ale aparat jest też, on mnie nie będzie wartościowy, okej. Najważniejsze, to jest najważniejsza podpowiedź. Z ciekawości, co zapamiętałeś? Myślę, że dużo zapamiętałem, ale bardzo będzie mi się dużo też przypominało, jak oni będą mówili mi o swoich. Gorzej jak zapomnę, mówię, nie, tego nie było i ktoś będzie spalony. Gorzej będzie, jak przekręcisz słowo tak jak na początku, typu, że ważne, a ktoś powie, nie, tam było nieważne. No pamiętaj, właśnie. Żebyś ty też się nie dał nabrać, będzie kupę siana do zdobycia, więc wszystko w twoich rękach. A w zasadzie w twojej głowie. Let's go. Grupy mamy. Moim zdaniem teraz czas zdradzić jeszcze jedną ważną informację, że Karol dołączy do jednej drużyny. I wydaje mi się, że drużyna numer 3. Dobra. Każda drużyna otrzymuje po mapie i ja wam życzę powodzenia. 90 minut, czas. Start. Możliwe miejsce poszukiwań. Sprawdźmy, gdzie one są. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja bym wziął ten obszar jakby dla nas. Oni powinni wziąć ten obszar, a jedna drużyna ten obszar. Gdzie jest szokująca informacja? Widzicie to gdzieś? Szokująca? Tu. Ja uważam, że powinniśmy iść tam w pierwszej kolejności. To nie ma znaczenia. Jakby... Szokująca informacja. Ona jest nieistotna. Koniec jakby mojej podpowiedzi. Także dzięki. Dzięki. Miłej gry, panie. Trzymaj się. Mamy te same znaki? Ej. No, przecież jesteśmy razem. Daj. Nie gadasz. No tak, dawaj to! Dawaj, nie, dawaj! Ja pierdzielę, no pokaż! Wszyscy mamy te same znaki? Ej, dobra, musimy ustalić, która grupa gdzie idzie, bo mamy te same znaki. Może zobaczymy faktycznie z innymi. To, a to jest przecież ale jak my stoimy. Znaczy jeden cel wspólny. Wykonać zadanie. No tak, ej, dawaj, to jest woda. Polecam wybrać liderów grup. To daj nam pójść. Dajcie nam pójść, my mamy wskazówki tam. Tak.
No dobra, no to... To my idziemy tutaj. Mają wskazówki do tego miejsca, do tego przyrzeczce, więc tam chcą iść. Dobra. Ale co tam było w tym, o tym wodospadzie? Kluczem jest wodospad. Ja miałem informację, że nie wszystkie drogi są narysowane na mapie. Tak, to jest prawda, taka była podpowiedź. Ale ja co mam, z wodospadem, jeziorkiem, nie wiem. A zejdźcie do tych po drodze, a my jeszcze... No to idźcie po drodze, to wejście. To są zabudowania jakieś. Dobra. Informacje, że podobno czerwonych poprzednio otwieramy. Szumi to powiedział. No. Dobra. Czerwonych nie otwieramy. Git, czerwonych nie otwieramy. To jest prawda. Okej, czyli nie kłamał. Dobra, zajebiście. Jeszcze ja w ogóle nie pamiętam tych podpowiedzi. To dobrze, ale dobrze przytaczamy. Tak, ale przynajmniej potwierdzasz, to jest dobre. Mi się coś tam się przypomina, ale jakby... Spoko, jesteś potwierdzaczem. Potwierdzaczem się. My stromy góry. Tutaj, nie? Czyli dobra, musimy iść tam? Moim zdaniem to jest pod górę. Tak, idziemy pod górę, no. Ja nie wiem, czy to ma sens. Ja nie wiem, ja też nie wiem, czy to ej, ma sens. Czekajcie. Czekajcie, nie, ej, bo zrobiliśmy za duży chaos. A skonsultowaliście się z Karolem na przykład? Drużyna jest średnio zorganizowana. Może za kilka minut będzie dobrze? Ale nie, po prostu w ogóle. Podążamy własnymi kolami. W taki moment, kiedy sabotażysta może tak namącić, to jest niesamowite po prostu. Tutaj już jest chaos, nikt nie wie w ogóle gdzie. Wydaje mi się, że ten jakby rozgałęzienie jest wyżej jeszcze. Dobra, czyli gdzieś tu, w tym obszarze. Czekaj, a czego my szukamy? Puzli. A one pewnie są jakieś ogromne, myślisz? Dobra, przeszedłem tam. Patrz, i tak nawet... Wiedziałam! Dobra. Czyli mam też pierwszy pudeł naszej zagadki. Trzymaj mapkę. Boom! Okej, okay, to jest... Prosto... Czekaj, co to jest? Ula. Musicie odnaleźć w okolicy miejscowego pszczelarza, który pomoże wam odnaleźć to, czego szukacie. Marcin Dubiel mówił, że w jego podpowiedzi było, że coś z miodem też. Tak. O, tam jest pszczelarz, czy idziemy. Ale to tu! Czy pan coś dla nas ma? No jak zależy, jak pogadamy. Może jakoś możemy pana przekonać. Tak, bo coś możemy pomóc w czymś i pan nam też pomoże. W zamian mogę dać... Buziaka. Ja myślę, że Kuba jest bardzo chętny, jest? Żeby nie, na przykład rozumiem. Założyć taki fajny kapelusz, albo co? Tym się uspokaja pszczoły. Tak. A to jest do założenia. No jak czujecie taki zapach, to jest no. Pszczoły w pobliżu. Siema, trzeba zadzwonić, fajnie. No ja też właśnie mam. Ja mam uczulenia. Ja mogę. Nie wiem, co mam zrobić. Mam po prostu wejść na głowę, tak? Tak, o. I żebyś to widział. Jak wyglądam? Okay. I odłóż go na bok, na ziemię. O, odłóż go. I teraz tak, weź sobie miarkę. Uchyl trochę. To ja może uchylę. No ale tam są pszczoły. Pół centymetra uchyl. Mówi trochę. To mój drugi. Coś tu jest. Dobra, Wiki, ale ty bierzesz. Mogę to wziąć, tak? No Wiktoria, działaj. Teraz pomalutku zabierz. O, już przylepiły. Mamy to. Nice, dziękujemy panu bardzo. Ale wam ładnie. Ale wam ładnie. Jest elemencik, ale bardzo ładnie. Ale łatwo poszło. No dziękujemy panu bardzo. Jak to mówią, wej k***y miodu. Trzeba przyznać, że tej grupie idzie całkiem dobrze. Zobaczmy, co u grupy z twardymi charakterami. No, ale trzeba dojść do drogi. Ale my idziemy tu. No czyli my źle poszliśmy, no. Na pewno? Idziemy grupą, halo. Marcin! No czekaj, mieliśmy iść razem. Ej, no ale dobra, robimy to razem. No na pewno będę biegał za tobą, bo masz takie zachcianki. Czemu idziemy do szokujących informacji? Bo nie bez przyczyny była tam napisana szokująca informacja. Dobra, ja trochę... Że tak wyprzedza i pędzi. Czekaj, pokażcie tą mapę. Tu tam są te znaki, to na banki stąd. Chodźcie, już jesteśmy bardzo blisko. Popatrzcie. To pewnie będzie to. Zeszliśmy? Tu jest to, czyli tutaj przy śmieciach, w śmieciach trzeba grzebać. Jest, informacja. Okej, okay. Otwórz i przeczytaj treść. Uwaga. Jestem strasznie ciekawy, co tam jest. Nie wiem. Tu nic nie ma, straciliście. Wiedziałem. Dobra, ej, to teraz biegniemy. Przeczytaj to jeszcze raz. Powiedziałem to. Tu nic nie ma, straciliście swój cenny czas, to znaczy, że sabotażysta działa. Mówiłem od początku, będzie jakaś z***a informacja. Mówiłem. Nas tu poprowadził, ale... Znaczy, nie chcę nic mówić, ale ty nas tu poprowadziłeś. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że zadaniem jest ułożenie puzli, których w ogóle na ten moment nie mamy. Na pewno Marcin zwraca mocno na siebie uwagę i jest w takich sytuacjach, że wyprowadził nas bardzo daleko, stracił bardzo dużo naszego czasu. I poszliśmy na sam koniec, gdzie nie było zupełnie nic. Chciał tam pobiec sam bez kamery, co też jest bardzo podejrzane. Ale to jest Marcin. Marcin Dubiel zawsze zwraca na siebie uwagę i zawsze coś kombinuje. Powiedziałbym, że nie jest sabotażystą. Trochę miesza faktycznie, muszę się temu przyjrzeć. Wedle mapy woda powinna być gdzieś tu. Szumi, czekajcie.
Tak, Szumi. Dobra, to jest w tamtą stronę. A Szumi poszedł tam. A, dobre. Tu jest czerwona koperta, tak? Ale mamy ją nie brać, nie? Możemy ją zabrać. Nie wiem, poczekaj. Nie, zostaw czerwoną kopertę, bo one są w ogóle jakby, żeby ich nie ruszać ogólnie, nie? I to jest dokładnie to, co mówiliśmy, że nam wszystkie, nie wszystkie ścieżki są na mapach zaznaczone. No. Ale my dostaliśmy kupów, nie? Zajebiście. Widzisz tu coś? To jest wodospad? No, taki C, średnio. Taka giga koperta na drzewie, no. Nie? Słuchajcie, mamy tutaj napisane. Jesteście blisko celu, w którym czeka na was nagroda. Szukajcie ukrytych elementów w promieniu 20 metrów od wodospadu. Czyli tu jest wodospad. W ogóle to nie jest wodospad, nie? To nie. Jak bardzo byście uparci nie byli, to nie jest wodospad. Moim zdaniem musimy najpierw znaleźć wodospad. Dwie osoby tam, dwie osoby tam. I spotykamy się tutaj za 5 minut. Czy ja mam zrobić po prostu sprinta, no to... sprawdzić, czy tam jest, wrócić się? Może tak będzie najszybciej. Tak, zrób. A... Lecimy znaleźć wodospad. Tu jest lekki spad, ale nie wiem, czy to jest to. O kurna, to jest chyba tu. To jest, no zakładam, że to jest wodospad. Co nie? Drodzy widzowie, to jest wodospad. Ej, guys! Wodospad! Oho! Dobra, no. Coś, co ma tak do metra, znaczy metr wysokości, zalicza się już jako wodospad, nie? Znaczy, tak. Wątpię, żeby no. To było coś większego. To tam jest. Jest wodospad i będziemy szukać teraz. Na 1000% jest po tamtej stronie. To jakby to na bank, bo sam bym chciał, żeby ktoś się wdupnął tej wody, tak? Yo, guys! POV! Battle Gear! O, to jest na to dobre miejsce, żeby to schować. Zobacz, tu. Tu to chodzi, tutaj na samo, ale nie ma. Szukajcie tam, szukajcie po tej stronie, my po tej. Dawaj, tu jest wodospad, ty idziesz w tą stronę, a ja idę w tą. Ja się spinam. Są na dobrym tropie, ale zobaczmy co u grupy pierwszej. O! Wow! Ej, pamiętasz, nie otwieramy. Fris powiedział, że to jest prawda, tak? Że nie otwieramy. A poka jak wyglądają? Okej. Okay. No ja to nie otwieramy. Ja na razie bym nie otwierał. Tak, no. Jesteście pewni? Tak. Ale ten z drugiej strony może być też kasa. Nie. A kto powiedział, żeby nie otwierać? Szumi. Szumi chyba, no. I Fris potwierdził. Więc ja bym zaufał. Ale on potwierdził, bo pewnie też po prostu to samo przeczytał. No ja ją biorę i na razie zobaczymy. No, na razie. Ja bym też nie mówił o niej, no. No. Jeszcze jest domek. A są domy na mapie? No. No to jak są domki na mapie, no to widzimy. To dobrze. Chyba idziemy. No nie wiem, czy ci ufać. Ale była informacja, że jedno miejsce jest bez sensu. Pamiętacie? Była taka informacja. Dobra, mam wrażenie, że poszliśmy gdzieś, gdzie nie powinniśmy iść. No, właśnie w dół chyba trzeba było. Nie, to jest fejkowe miejsce na pewno, to nie ma nic charakterystycznego. Zobaczmy, co u twardych charakterów. Ej, bo być może po drodze... To nie będzie po drodze, tylko w znakach. On kupuje nas czas, idziemy! Ej, to Szumi w sumie powiedział, żebym się zatrzymał. Nie! Dobra, nie, nie mamy się kłócić. Jaką ty miałeś podpowiedź? No tą, co właśnie poszliśmy. To powiedz, jaką? No, że jedno z miejsc poszukiwań to jest kompletna strata czasu. I czemu tego nie powiedziałeś? No bo myślałem, że to nie to! Aha! Marcin cały czas próbuje nas... Dobra, czekajcie! ...naprowadzić. Idąc prosto, dojdziemy do jednego z punktów. Dobra, tu w lewo idziemy w góry, ale jakby w góry, a my prosto. Ej, nie mówmy, że tu byliśmy. Słyszycie? Ej, nie mówmy, że tu byliśmy. On jest do wyj***. Że po to byliśmy. Bo wiecie, ja powiem, że po to poszliśmy, pokażę to wszystkim, powiem, że to... A. Trafiłem niestety do takiej grupy, która średnio sobie poradziła. Poszliśmy do szokującej informacji, ale przyszliśmy i była informacja, że... XD, straciliście czas. Pan mówi, że już ktoś tu szedł. No właśnie. Ja też uważam, że bez sensu tutaj chodzić, jak my nie wiemy, czy ktoś tu był i nie zabrał. Będziemy tu stali teraz pół godziny i ten. On traci czas. On gdzie, tam jest kapliczka, Dubiel. To jest impostor. To jest kapliczka? Jedno bardzo ważne pytanie. Tak. Czy jesteś sabotażystą? Tu nie. Nie jest. Lęku, macie coś? Mamy jeden puzzle. A jeden puzzle? Tak. Gdzie był? Na mapie. Ale w górach? Na mapie. Typowa szyja, sabotażystka. Nie chcą powiedzieć, gdzie byli. Ej, czemu nie mówicie, gdzie byliście? Powiedz lepiej. My mamy jeden element. No dobra, czemu nie chcecie powiedzieć, gdzie byliście? No nie, no mówię, środkowy. Czyli tutaj? Na drzewie. Tam, czyli mają tam. A potem było... No. Nie, nie ma, okay. Pewnie gdzieś. Zamknięta, nie otwieram. Ale nie, czy... Okay. Bo... Tutaj tego nie znaleźliśmy. Ej, Fausti. A ktoś poszedł w góry? Właśnie chcecie mieć teraz, bo tego nie widzimy, gdzie... A czemu nie poszliście? Co myślisz? No bo byli tu przed chwilą, no dopiero tam byliśmy. Aha, no ale dobra, weźmy to, weźmy tu, a tu nie znaleźliście? My tego nie widzimy i nie wiem. Czy to jest realne miejsce? Ale serio mówisz, czy nie? Nie, nie ma, serio nie widzieliśmy. Jedno jest fejkowe. Ktoś miał taką informację przynajmniej. I nie, była informacja, że do jednego miejsca nie warto iść. Tak. I to było miejsce, w którym my byliśmy. To było to strata czasu. To było to
to było na kartce miejsce, poszliśmy tam 20 minut i tu nic nie ma, straciliśmy swój cenny czas, to znaczy, że sabotażysta działa, no, że Dubiel sobie dobrze radzi ogólnie. Dobra, czyli musimy iść tu po prostu, w tą stronę i szukać podpowiedzi. To jest... Tu jest, to jest ta zawiasta droga chyba. Zobaczmy, co u grupy Freeza przy wodospadzie. Czy tam aby na pewno ktoś nie opóźnia? Co jeżeli jeden z nas jest tym złym i on nie chce właśnie tego odkryć, więc musimy też iść za tym człowiekiem. Też nie powinniśmy ufać tak wszystkim w 100%. Może i za Kasiks. Bo my powoli jesteśmy już tutaj. Nie, czyli dobrze idziemy, jak jest koperta. To może być takie mega ukryte? No! Jest! 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 Dobrze, trening. Patrz do góry, w promieniu 50 metrów odnajdziecie to, czego szukacie. Wystarczy patrzeć wysoko w górę. O nie, na drzewie. Ej, mam coś! Mam coś! Dobra. Free climb. O kurde, ej, to ciężko będzie tu zdjąć. Przytniemy to, przytniemy. No. O. Dobra, czy wejdę tam, mogę tam wejść, no. Dobra. Ej, szczerze jestem z nas dumna. Spięliśmy się na górę. Okej. Ile później. Dobra, ja proponuję to zabrać tak i my to mamy chyba w odpowiednim miejscu zrobić. Wierzę, ja bym poszła do tego punktu, który jest przy wodzie. I ja myślę, że tam jest druga taka torba. To pytanie, czy oni tam już poszedł zespół. Ale tam poszedł zespół. Ale pytanie, czy znaleźli. No to chodźmy się... A Marcin Dubiel też poszedł. 55 minut. I nic nie mają, nie? Ja bym to gdzieś ukrył, bo jeśli znajdzie to sabotażysta, to może to gdzieś zniknąć. Ja mam nadzieję, że inne zespoły też się postarały. Oni są tak pokłóceni w tym zespole z Marcinem. Na chwilę obecną mam troszkę mętlik w głowie. Mam wrażenie, że sabotażysta gra z pozycji neutralnej albo wręcz dobrej. Więc ciężko jest tak naprawdę wytypować kogoś, bo myślę, że to by było strzelanie. Wydaje mi się, że sporo osób typuje Marcina Dubiela. Moim zdaniem on nie jest sabotażystą. Ja nie wiem, jak ta mapa powinna teraz. Patrzymy na tą mapę z drugiej strony. Tu jest, tu my jest. Tu są te domki. Co? Jesteśmy, mi się wydaje, że jesteśmy... Że to nie rozwidlenie. No, nie, no popatrzcie, to ej, ale... było tam. Wśród was jest sabotażysta. Mogła być koperta, mógł ją schować, zniszczyć. No co za... Spalić, może jej już nie być. Oni mogli was oszukać. Nie, nie wiem. Au, kurde. Au. W jednym miejscu czegoś nie ma. Skoro my znaleźliśmy miejsce, w którym czegoś nie ma, to znaczy, że tu musiała być koperta. Skoro zatem tamta grupa od Rezygo tutaj była i tej koperty tutaj nie ma w żadnym widocznym miejscu, to jest oczywiste, że tam jest sabotażysta. Ja pierdzielę. Straszne to jest. My nic nie mamy, będziemy tak na świeczniku. Jesteśmy idiotami, nie? No. No popatrz na sam środek, tak? O, bez kitu. Dobra, kto się wdupca? Kapitan idzie. Idziesz? Idę. Żanetka, nie bądź zazdrosna. To nie tak, jak myślisz. Dobra, no to jest na bardzo. Ale jest ciężkie, ty. Że ja się pospieszę, żeby nie było, że ja jestem sobotarzystą. Niech widać, że się staram. Tak, widać, widać, stary. Cześć, tu są trzy? Kasia, czyń honory. Okej. Okay. Tu patrzcie, trapezy. To, takie to dla dorosłych, kurde, trudne. Trapez, trójkąt, i ale chyba ceny są z tyłu. Ja bym z tym wróciła, ułożylibyśmy to i jak będzie brakować też, jak inne drużyny wrócą, to będziemy wtedy szukać dalej i patrzeć na mapy. W mojej grupie uważam, że nie było sabotażysty, nie ma sabotażysty. Bardzo dobrze mi się współpracuje z Fifim, też dobrze mi się współpracowało z Kasix. Tu akurat po prostu taki luźny kontakt się szybko załapał. Jak jakieś zadanie jutro będzie tam, to ja się sama wypisuję. Przepraszam, to był mój pomysł. Dbajcie o kondycję, widzowie, bo skończycie jak ja. O matki to. Macie 8? Tak. Czyli było w jednym miejscu. Z jednego punktu? Tu było 7. Z jednego 7, z jednego 1. Czyli super, pewnie druga grupa może mieć 8. To chodźcie. Oni mogą mieć, bo oni byli... 50 minut! Ogólnie w mojej drużynie całkowity chaos. Nie kumają tego, a że... A się super zgadali. Jakby wszyscy wiedzą, kogo wyrzucą wieczorem. O, ale jeszcze nagonka. Wiele się może zmienić. Jestem bardzo ciekawy, ile puzli łącznie będą mieć, bo od tego zależy zadanie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli będą mieć wszystkie elementy... To jest mnożnik razy dwa. Mają razy dwa. Boże, poszło nam tak beznadziejnie. No, jestem zła! Ja też, potwornie. Bo nie, Sheya ma kopertę czerwoną, która była zamknięta i nie otwierała jej, bo tak powiedzieliśmy, żeby tak nie robiła. No, tu możemy tak, sprawdzić ja Szumiego po prostu. Teraz pytanie, czy czasem nie została otwarta? Jeżeli została otwarta, no to... To mamy przewalone, albo nie. Ale jak mamy tyle czerwonych kopert, to ja bym spróbowała jedną otworzyć, żeby zobaczyć, czy Szumi miał rację, czy nie. Ale to jest... No. Myśmy minęli jedną czerwoną, ale nie zgarnęliśmy jej. No, jaki przygotowany harcerz.
wszystko to powinno schodzić plus stąd. Wow! Dobra. To by się spodziewał. Yes. 16! Wszystko mamy! Ej, no to układajmy! Kwotami do dołu. Kwotami do dołu, Dubiel, dwie kwoty do góry. No ja z nim nie mogę, no ja z nim nie wytrzymam. W naszej grupie, w której byliśmy, z Fiziolem właśnie, z Mareczkiem i z Kasią, nie zauważyłem niczego sas, ale później to, co się zaczęło odwalać, to totalnie spowodowało, że mam kolejne trzy typy w tym momencie. Ciekawostek dodam wam, że to się oficjalnie nazywa tangram. Jest to układanka, która nie ma specjalnie żadnego nadruku, po to, żebyście mogli ułożyć z tego coś. Jak twoja grupa? Bardzo fajnie. Nieskromnie pochwalę się, że to ja znalazłem nasze prostokąty. Czyli pomogłeś. Ej, ktoś, niech ktoś przejmie koperty. Nie. Ktoś z tego mam wrażenie, że mam. No wiecie, że ja mam dwie. Wszyscy mam dwie i będę je miał. Koniec! Ej, to wszędzie pasuje w ogóle, nie? 36 minut. 36, tak. Lecimy po kolei. Tu się nie idzie. Pokaż ten drugi trójkąt. Czuję, że to źle się skończy. Panuje straszny chaos. Bardzo dużo ludzi jest takich, którzy lubią być w centrum uwagi i oni bardzo się o tą uwagę gdzieś tam przekrzykują, a jest też dużo cichych osób. Wydaje mi się, że troszeczkę należy do tych cichych osób. Gdzieś tam osoby właśnie te z tła gdzieś nie za bardzo się przebijają jeszcze, ale jak się zmniejszy liczba graczy, to myślę, że tutaj będzie można więcej zdziałać. Ej, ale nigdy nie ma pewności, czy to są wszystkie elementy, tak? Powiedzmy sobie wprost, 16 elementów to też nie jest informacja od nas. To nie jest informacja od nas. Ale ode mnie. Zatrzymuję czas w tym momencie. Zostało wam 20 minut. I dałem wam propozycję. Za 200 zł, które wyciągam z puli uczestników, Frizu dowie się o pewnym małym szczególe, który może mieć istotny element tutaj. Frizu będzie mógł zobaczyć, jak wygląda ułożony tangram i będzie miał na to 2 minuty znów, żeby jak najwięcej elementów szczegółów za stówkę, za 150 i bierzemy! Ej, spokojnie, i bierzemy. Za stówkę! Kochani, to jest nienegocjowalne, ręka w górę, kto chce zapłacić 200, płacimy 200, jak nie jest negocjowalne, płacimy 200, płacimy 200! Więcej zarobimy! Ty zapraszam, Karol. Mam nadzieję, że głowa nie jest pusta. Dawaj, chłopie, zapamiętaj to! Start, start. Okej, dobra, zobacz wszystkie elementy, policz wszystkie elementy, zobacz, które są prawidłowo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17? Co to jest? My takiego nie mamy elementu. Drużyna ma ile? 16? Okej. Okay. 16. Długi pasek, dwa kwadraty, Y. 10 sekund. Pasek poziomy. Dobra, wystarczy. Dobra. Szybko, jadę, lecz! Okej! Lecz. Okay. Biegnie. Jakby to wypierdzielić! Szybko, bo mi się pamięć ram kończy! Zrób to ty. Dwa kwadraty z trójkątów. Okej. Okay. Dobra. Y, to nazwałem Y, to idzie... Dwa kwadraty trójkątu, zabierajcie tamto. Ja mam jeden kwadrat. Ja mam drugi. Dobra, odsuwam się. To weźcie, weźcie to. Dobra. Dwa kwadraty trójkątu. Tu był Y. Dobra. Tu był pionowy pasek. To ja go mam. Pionowy. Dobra. Ej, dobra, wygląda to dobrze. Tu jest Y. No właśnie, bo to jest jakby kolejna rzecz, że jakby... Tu powinien być fragment, którego nie ma. Czekaj. I to ma być wiadomość dla was. Ktoś ukradł ten fragment. Ej, a może w worku po prostu? Fragment. A to u kogoś w domu, bo jeszcze w tych domkach była. Szumi mi się wydaje, że jest taki... Gdzieś tam coś próbuje pokombinować i jest to gdzieś takie zastanawiające dla mnie. No ale to może szukajmy tego ostatniego elementu. Ja bym jeszcze tam zobaczyć. Zadamy taką grupę, przynajmniej teraz. Nie ma i tu, więc mogę powiedzieć. Boś ja powiedziała o nieprzydatnych, a ja starałem się zweryfikować u Karola, czy to były rzeczywiście nieprzydatne, czy przydatne. Samolot na pewno był przydatny, taksówka była przydatna i jeszcze to są nieprzydatne. I ona powiedziała, ja wam mówię, przepraszam, ja cały dzień uważam, że to szija. Popatrzcie, ona gdzieś pieknie, teraz sama. Ej, ktoś mówi, że przydatna. No, ej, nie rozdzielamy się od grupy! To biegnij. Ona straciła, połamała. Ej, stary, on jest kontrolny. Co on gada? Nie no, bank to była ona. Czemu nagle zaczęła biec sama? Wiedziałem. Pobiegłem za nią jak p***y, nie ma jej nigdzie. Karol powiedział, że elementy, które ona wymieniła, miały być pomocne. A ona twierdziła, że to były elementy, które nie były pomocne jakoś, tak? To, że nagle po prostu sama odbiegła, to było już dla mnie tak naprawdę potwierdzenie. Czym ja mogłam im to przeszkodzić? W sensie, co z tego, że tam poszłam? Poszłam właśnie zobaczyć, bo jakby został nam trochę czasu. No to co mieliśmy z tym czasem zrobić? Miałam wstać i nie wiem, czekać na zbawienie? No wiadomo, żeby nie nadeszło. Ja rozumiem, dlaczego tam idę, ale inni mogą jakoś to źle to odczytać, no nie? Pytanie do grupy Szei. Czy ona miała chociaż jeden moment,
Nie, nie wiem, była z nami non stop. Widać, że sam Marcin jakby na nią tak się negatywnie nastawia i może mieć trochę racji. To jest też w ogóle dziwne, że pobiegła Szeja, za nią Marcin. W ogóle widział, w którą stronę biegnie Szeja, pobiegł w zupełnie inną stronę. Karol, jesteś pewny, że ten fragmencik był tam? Milion procent. Jakby to była pierwsza rzecz, którą zapamiętałem. Kazaliśmy mu. Możesz nam pomagać, ale możesz też coś... No Szeja musi być sabotażystą, bo to jest nienormalne. Słuchajcie, ogólnie te zadania dzisiaj, te moje podpowiedzi, które miałem wam niby przekazać, były tak skonstruowane, żeby sabotażysta mógł właśnie zmienić tak na nie, czyli że były na nie były. I to była jedyna opcja, którą on mógł zrobić, żeby wam jakoś utrudnić. Nie wiem, jak miał wam utrudniać, ale to jest jakby dobry... Przypomnisz mi szokującą informacją, jaka była wskazówka? Żeby nie iść do niej. Żeby nie iść do szokującej informacji. Kto miał tą wskazówkę? Nikt nie powiedział. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest szyja. Ktoś widocznie miał i ktoś nie powiedział. No. Mam swoje podejrzenie w Monice Kociołek. Jedyna mi nie podała swojej wskazówki. Więc potencjalnie mogła mieć tą, która zmarnowała najwięcej naszego czasu i w ogóle mogliśmy tam nie iść. Poszła ze mną do namiotu i mówiła mi, że oszukała wszystkich ze swoją wskazówką, jak siedzieliśmy razem. Swoje kłamstwo argumentowała tym, że zdenerwowało ją to, że ludzie zaczynają zawierać sojusze między sobą i że ona też chce mieć sojusz. Ja dla dobra grupy widzę, że byłoby zupełnie inaczej, że gdyby wszyscy od razu powiedzieli swoje wskazówki, to by to na pewno pomogło. Czajnik, co w tym wszystkim czajnik? On mi przyrzekł, że nikomu nie powie o tym, co ja mu powiedziałam i też od tamtej pory, kiedy mu to powiedziałam, unika trochę tego kontaktu ze mną. Czajnika znam tutaj najdłużej, a jeżeli na nim się zawiodę, to koniec, to gram sama, dosłownie. Moi drodzy, oficjalnie zadanie jest zakończone. Mimo wszystko wielkie brawa dla was. Naprawdę good work. Super robota, Karol. Dobrze, że im pomogłeś, bo wydaje mi się, że naprawdę mielibyście ciepło, gdybyście nie podjęli tej decyzji, więc to była dobra decyzja. Ale już przypominam, że 200 z waszego konta spadło. Ważna informacja. Chciałbym się spytać, bo pewnie was to mega ciekawi, czy macie znalezione czerwone koperty. A czemu nie brałeś tych kopert? No bo... Była informacja, że potem z tego otworzył, to będzie źle. W każdej kopercie jest dokładnie to samo, więc jeżeli jednej nie wzięliście, nic się nie stało. Pozwolę sobie otworzyć jedną, albo w zasadzie... Karol? Minus 400. No! Nice! Moi drodzy, w tym momencie jesteście 1200 do przodu, bo nie otworzyliście czerwonych kopert. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję wam bardzo. Nice. Jak to mówią, pieniądz niewydany to pieniądz zarobiony. Ułożyliście natomiast zdecydowaną większość naszego prostokątu. Niestety w ten sposób tracicie możliwość mnożnika kwoty, którą uzbieralibyście. Więc nie 8 tysięcy, nie 4 tysiące, a 3900 zł. Ej, zajebiście! Ostatni element, którego ma brakowało, to była stówka. Zła informacja jest taka, że sabotażysta zarobił... 400. Dokładnie 400? Tak. A dokładnie, wydając 200, wy zarobiliście 3700, a sabotażysta 400. O ja. W związku też z tym zadaniem i z tą aktywnością możemy dzisiaj dobrego duszka pożegnać, który przywita was jeszcze jutro i w inne dni. Wielkie brawo za Karola! Bardzo wam pomógł! Udało się naprawdę bardzo! Nie byłoby tej kasy z tego, szczerze mówiąc. Nie znam tak naprawdę roli Freeza, ale wydaje mi się, że może jeszcze namieszać. Być może teraz chciał sobie zagrabić nasze zaufanie, a później będzie starał się to wykorzystać. Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj mu zaufaliśmy i dobrze na tym wyszliśmy. Ale co będzie jutro, to czas pokaże. Czy my możemy ufać Freezowi? A co jeśli nie? Nie wiem! Większość kwoty mimo wszystko wpadła na konto sabotażysty, ale tak czy siak zgarnęliśmy całkiem sporą sumę dzięki niemu, tak naprawdę. Karol, zaufali ci. Starałem się pomóc, tak naprawdę od samego początku. Szkoda, że tego jednego fragmentu się nie udało zdobyć. Nie wiem, gdzie on zniknął. Chciałbym to wiedzieć, żeby móc im powiedzieć coś, ale niestety nie wiem, no. Ale szczerze, jakbym miał dzisiaj powiedzieć ktoś sabotażystom, no to nie mam pojęcia. Dobrze, mój drogi, my będziemy ich ogarniali do kolejnych wyzwań, a ciebie zapraszamy na dzień jutrzejszy. Nie mogę się doczekać. Widzimy się. Za nami zdecydowana większość dnia. Zachód słońca nas tutaj już przywitał. Przed wami ostatnie zadanie, które was dzisiaj czeka. Chcemy, żebyście poznali naszą osadę dogłębnie. Zajrzeli to tu, to tam, bo mam wrażenie, że wiele różnych fajnych miejsc umknęło wam. Na całym terenie programu Sabotażysty ukryliśmy 30 tabliczek.
Influencerzy mają 20 minut na ich znalezienie, a potem 10 minut na zapamiętanie znaków, które na nich się znajdują. Ten pierwszy element przekażę może... Fiki, proszę bardzo. Aha. To jest dla ciebie. Ja będę biegał z szyją, bo powiedział, że chcę biegać. A Fausti pójdzie z Moniką Kociołek. Czy jesteście gotowi? No to go! Dobra, dajemy! Jezu! Zalecimy tam? O, dobra, od góry, no. Oni poszli do łazienek, to chodźcie na dół, do kuchni. Jest, mam jedną. Super. Możesz mi dawać. Dobra, tak? No będę zbierać. Dobra. Dobra. O, mam. Dobra. Myślisz, że to będzie na wierzchu, czy będzie... Stary, myślę, że to może być... Jest, masz? No widzisz, mówiłem. Ej, zajebiście. Czy one są poukrywane? Mam już jedną! My mamy dwie. Jest, pod leżakiem. Tak? Pod leżakiem mam. Dobra, dawaj. Dobra. Mam jedną jak coś. Oj, o kurde! Mam! O, to jest przyklejone, dobra. Jest kolejny! Czyli się przyklejają, czyli są na wysokościach. Masz? Zajebiście, czyli trzy już. Dziwne, że nie znaleźliśmy ani jednej w kuchni. Dziwne. Dobra, zostawmy to, i tak tu na koniec przyjdą wszyscy. Bo oni cały czas znajdują, my nic nie mamy. Dobra, ty coś tam pokamerowałeś. Nie no, patrzy sobie. Pokamerowałeś tam coś, że coś jest na wierzchu, a my tego nie zauważyliśmy. Coś tu zoomował na coś. No co? Tragedia, nie ma. Kasia, chodź! Idę! Najśmieszniej będzie, jak się okaże, że jakąś widziałam. Przepraszamy dziewczyny, ale no trzeba. Kasa jest do wygrania, także... Dobra. Yes! No i co? Jakbym to stary sam podkładał! Masz? O, mam! Ej, serio, trzeba krok po kroku dosłownie patrzeć, bo one są tak pochowane. Dobra, to rozdzielmy się, bo ja czuję, że tutaj trzeba iść, że tu będą. Nie, no ja bym się nie rozdzielała jednak. No dobra. Dobra, ja przejdę od góry. Ale sas. Mega sas. O, mam! Szeja! Jakieś krzaki wlazłam, mam nogi całe poparzone, ale mam... 5 obliczek. Nie ma. Dawaj, serio, chodźmy tu. Ja bym Monika przeszła tu jeszcze naokoło. Ja coś ci nie ufam. No ja tobie nie ufam. No co ty gadasz? No to czekaj. Mona na bank nie będzie tego szukać, na 200%, więc poszukam sama dalej. Tu sprawdzałeś. Ale nie, on tu, Dobel tu był, ale bym to jeszcze zerknął. O, jest. Ta. Masz tu coś? Tak, to był jeden. O, jest! Gdzie? A to się zlało, stary! Mamy już 5. Ty nie wiesz, co zrobiłem w namiotach. Co? Ej! A ile macie? My zero. O kurde, ja znalazłam od razu 6. Fausti ma wszystkie krążki. No. Co ty gada? Ona mnie strasznie spowolniała, nie wiadomo dlaczego, i się rozdzieliłyśmy. Kto? Że Fausti? Tak! Bo ona cały czas chciała iść w te same miejsce. Ja mówię, no gdzie? No idźmy tu. O, tabliczka. What the hell? Przecież na bank idąc tędy Szeja z Marcinem, dosłownie tędy, powinni ją zauważyć. Boże, boję się, że Monika zabrała z Szeją. Ty pochowały gdzieś. Albo po prostu zauważą i wydupcą je gdzieś jeszcze dalej. Jest git! Idę teraz tędy, którędy szła Monika. Jest dla mnie mega podejrzana, więc nie ufam jej, jeżeli chodzi o robienie tych zadań. Dubiel miał 2 podejrzenia, szyję i drugiego nie chciał powiedzieć. I za każdym razem, kiedy to mówił, ja byłam w pobliżu, więc podejrzewam, że on podejrzewa mnie. On i Fausti mają ten swój sojusz od początku. I oni cały czas po prostu razem coś tam kombinują. Się rozdzielili w tym zadaniu tak, że Dubiel poszedł do szyi i jest z nią w parze. Pewnie chce ją kontrolować i zobaczyć, w jaki sposób ona funkcjonuje. A gdzie jest Szeja? Nie wiem, to jest twoja partnerka, nie? Kurde, to dupy. A Fausti poszła ze mną, więc jest bardzo duża możliwość, że oni podejrzewają nas we dwójkę. Znalazłeś? Tak, no. On dwie już. Znalazłem 2. Idę jeszcze poszukać tutaj gdzieś. W boku namiotu. Ile macie? Szeja ma 4, ja mam 1. Ja mam 7 i zgubiłam Monikę. Ej, było tam coś w tym głębokim lesie? Nie. A Szeja? Nie widziałem. 2? Second, yes. 5 minut! Ej, Szeja! Masz coś jeszcze? Nie, nie.
Ja, no nie, ja tu nie. To jest pierwszy dzień, co będzie ostatniego? Ja, jest to co, biegniemy kurde? Lecimy od góry na dół? Możemy tak się przebiec znowu, no. No dawaj. Masz? Na drzewie było? Nie, między drzewami. To ja się biegnę, tam na dole są drzewa. Jest. Jest, tu też jest. Też na namiocie. Jest. Jest 7. Szymarek ma chyba 2 albo 3, więc całkiem dobry wynik. 4! Kochani, wracajmy! Jest piąteczka. Zatrzymujemy się! Zatrzymajcie się! Jesteście wszyscy, cieszę się, że punktualnie, więc kary nie macie, a teraz macie 10 minut, żeby zapamiętać te symbole. Nie, poczekaj, no sekunda. Nie, trzeba zapamiętać symbole. Czas leci. Dobra, podzielmy się, kto zapamiętuje co. 28.30. Mamy 8 rzeczy, mamy 3 wszystko. Wow. Dobra, teraz zapamiętujemy, jak to zapamiętać? Podzielmy się. Zapamiętajmy kolejkę, widzicie, jakby kolejka, typu zapamiętujesz łóżko, wózek, tak, i już wiesz, że jedno jest większe od drugiego, z każdą kolejną kartą. Dobra, ja robię pierwsze 3. Kasa, statek, aparat, drzewo. Ja robię ostatnie. Ja biorę następne po tobie. Samochód, łódka i samolot. Influencerzy właśnie uczą się 30 symboli na pamięć. I z niewiadomych przyczyn zapomnieli o swoich wskazówkach. Najważniejsze jest do zapamiętania 16 największych wartych symboli. Symbole to łódź, samolot, taksi oraz kamera nie są wartościowe. Twoja informacja, symbole, aparat, drzewo, koło ratunkowe i okulary nie są wartościowe. No cóż, powodzenia. Do zapamiętywania takich rzeczy zajebiste są historyjki. Dolary, takie 3 złociutkie pieniążki mam, które walą w okręt, okrętu. O, i potem co mam? Ten okręt przez to, ta kierownica tego okrętu, statku skręca i ktoś robi zdjęcie tego, jak statek się wywraca na bok i nagle z tej wody wyrasta wielkie drzewo i ten statek wybucha. Dobre? Jak ja tego nie zapamiętam, stary widzowie, to będą pamiętać do końca życia tą historię. Mieszka w namiocie. Mam w nim apteczkę, przywiozłem go autobusem, a wszystko to nagrywałem. Dobre? Zawsze taką taktykę, bo jestem wzrokowcem, że piszę sobie to tutaj i później to widzę przed oczami, że jakby piszę sobie to w powietrzu, wiecie? To jest w sumie fajny tip. Mamy jeszcze parę minut. Była rozgwiazda i zobaczyła pływającą kamizelkę ratunkową, w której był lód o smaku wiatraka. Ja mam kotwicę, kotwica jest większa od czapki, ale czapka jest większa od rozgwiazdy. A rozgwiazda nie jest większa od... A, to ty jesteś przed nami w takim razie. Będziemy pamiętać, my to później... Pociąg był większy od samolotu, czy w końcu mniejszy? Ej, przestań trulować! Ej, można Remka dzisiaj wyrzucić? Czas się skończył właśnie w tym momencie. Bardzo proszę o oddanie mi tych tabliczek. Mi się wydaje, że my coś źle zrozumieliśmy. Jest dobrze, nie przekombinowujmy. Jest dobrze. Dziękuję. Każdy z nas. Bardzo się cieszę, że znaleźliście wszystkie tabliczki. To wszystko, jeśli chodzi o zdanie. Fajnie, że zapamiętaliście to wszystko na chwilę obecną. Mamy taką nadzieję, że zapamiętaliście. Koniec zadania. Czy to jest na dzisiaj? To było, stary. Pomidor. Nie był pomidor. Cóż ci mogę powiedzieć? No, okej, okay, dajmy na to, że odpadnie osoba, która miała jakąś historię i nie wiemy, jaką miała historię. No także to... uczestnicy. To koniec, jeśli chodzi o te zadanie przed wami. Nic innego, jak najważniejszy moment tego dnia, czyli odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Kto jest sabotażystą? Za chwilę odbędzie się obrada, po której każdy z uczestników będzie musiał oddać 2 głosy na osoby, które mają opuścić program. Moi drodzy, za nami cały dzień. Biegania, quizowania, oskarżania się. Od was zależeć będzie dzisiaj to, kto opuści ten program. I będą to 2 osoby. Dajemy wam 10 minut na dyskusję. Głosowanie będzie anonimowe. Dyskusja, która teraz się odbędzie, to jest dyskusja, w której możecie się oskarżać, ale nie musicie zdradzać swojego głosu. Dobra, to może zacznijmy od tego, czy ktoś się czuje zagrożony po dzisiejszym dniu. oprócz ciebie. Ja się czuję zagrożony i powiem tak, nie będę miał do nikogo pretensji, jeśli zostanę wyrzucony, natomiast tutaj... Ja już tam na boczku poruszałem z niektórymi różne kwestie, ale otwarcie przyznam, kogo typuję jako sabotażystę i uważam, że jest to Szeja. Spodziewałam się tego i nadmówiłam przed kamerą, że myślę, że tak myślisz, bo okay. Widziałam, że tak myślisz. Te rzeczy, które dzisiaj mi nie pasowały, to było to, że ciekawostki, które się nie przydadzą, a Karol mówił, że te elementy miały się przydać.
Samolot na pewno był przydatny, taksówka była przydatna. A ona i jeszcze to są nieprzydatne. Tak samo Szeja dzisiaj pobiegła. Bo ja to miałam we wskazówce i tak samo miał Kuba, że... Tylko że niektórzy mieli, że się mają przydać, a niektórzy, że nie. No, i że jest to obrót, i że podobno mogłaś obrócić, co? No, powiedział to w taki sposób, że łódka i tak dalej to są rzeczy, które nam się przydadzą i był zdziwiony, że my od razu je odrzucamy. Więc to... Ja tylko dopowiem, że Friz nie jest organizacji. Friz jest takim waszym duszkiem, który czasem wbija kij w mrowisko, ale wcale nie musi, ale może. Z tymi wskazówkami, jak zbieraliśmy, no to Marcin tracił czasu jak się tylko dało, masakrycznie dużo, ale ja bym go zostawił, bo on jest śmieszny. No, ja się zgadzam. Dobra, to jeszcze dopowiem do tego mojego case'u, że jestem trochę w szoku, że w sumie Friz to powiedział. I jestem praktycznie pewna, że wyraźnie na mojej kartce było napisane, że to są rzeczy, dokładnie było słowo bezużyteczne. Ciekawe, no słowo przeciwko tak słowu, mi się to wydaje. Nikt inny tej kartki nie widział. Plus tak to wyszło bardzo naturalnie trójką. Powiedziane jakby ze strony Karola. Jakby ja na przykład... Druga sprawa, jeszcze chciałbym tylko poruszyć, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, ale bardzo podejrzane jest to, że dzisiaj we dwie z Moniką przejrzałyście te wszystkie puzzle. No. I jednego nie było. Ja chcę powiedzieć, że to było tak, że jak my znaleźliśmy ten wór, to my dosłownie wyciągnęliśmy trzy klocki z tobą wszyscy. Ty też byłeś, ja, ty i jeszcze to był z nami drużyny. Ja, ale ja trzymałam My wyciągaliśmy te klocki i mówimy, dobra, po co je wyciągamy? I po prostu te trzy klocki włożyliśmy z powrotem, ty wziąłeś ten wór i cały czas ale ja jeszcze w ogóle nie wiedziałam. Czyli klęczy jest podejrzane, no. Dobra, odpuśćmy sobie. Żebyśmy policzyły klocki i policzyliśmy, że było ich tam 8. Tak. Od samego początku mówiłem, nie idźmy, bo to był najdalszy punkt w ogóle na mapie. No i Marcin chciał najbardziej do niego iść. Jak się nazywał ten punkt? O, ale a propos punktu! Gdzieś na podstawie tego wystoliliśmy wnioski, dlaczego Monika może być na nas podejrzaną. Chciałem powiedzieć, że generalnie po całej konkurencji, gdy ułożyliśmy te puzzle, każdego pytałem, kto miał jaką podpowiedź, tak. Kto miał jaką wskazówkę. Friz powiedział o jednej wskazówce, której nie usłyszeliśmy, czyli ten punkt, do którego szliśmy, nie pamiętam jak on się nazywał. To była szokująca informacja. Tak, tak. Friz powiedział, że na jednej kartce było napisane: szokująca informacja tak, jest stratą czasu, jest stratą czy coś takiego, czasu. Coś w tym stylu. No i to było, i to miałam na kartce, ale dlaczego ci nie odpowiedziałam, bo uwaga, uwaga, ja na początku skłamałam, jaką miałam odpowiedź ja w kartce i pamiętać jak wam powiedziałam, ale że... Ale czemu to zrobiłaś? Przecież przepraszam, ale do jednej ja puli też bym głupi, no ale dlaczego teraz o tym mówię? Bo jakby była sabotażystą, to bym wam o tym teraz nie powiedziała. A już jest koniec dnia i ja stwierdziłam, że trochę chcę pokręcić i powiedziałam, że na mojej kartce było napisane... Mam informację, że o pewnym ruchu, który może zrobić sabotażysta dzisiaj. I, powiedziałam, tak i powiedziałam to czajnikowi. Tak, i to też wam mówiłem już później. Dobra, to ja no właśnie, i ja się zawiodłam na przykład na czajniku, bo ja byłam pewna, bo ty po tym, jak ja ci to powiedziałam, ale... bo w ogóle się do mnie nie odezwałeś, no bo... a później widzę tylko ciebie z Faustyną i z Dubielem. To było taki... Ja to było taki suspekt z twojej strony. Ale to styl jest sas! Okej, graliśmy wszyscy do jednej puli. Mogłaś powiedzieć, nie idźcie tam, tam będzie strata czasu, a my straciliśmy 20 ale minut. Ale ja 20? 20? Z pół ale godziny, tego jak nie więcej. Ja akurat 40 minut. Nie powiedziałaś, bo dostałaś tą kartę przed rozpoczęciem ale ja na kartce miałam pewna szokująca informacja, będzie niepotrzebna dla grupy. Ale mogłaś po prostu się tym podzielić. Na mapie było dosłownie napisane szokująca informacja. Ale ja nawet tego nie wiedziałam! No więc nie, serio teraz przysięgam, że ja nie wiem o co chodzi z tym, co teraz wy do mnie mówicie. No nie, przecież każdy ustalał do jakiego punktu idzie. Gadogadywaliśmy między zespołami. Ale to, że jest, ja się z tą nie kłócę, że to było, tylko ja tego nie widziałam. I mówię ci to szczerze. Okej, ale po co okłamywać nas, jeżeli to była jakby i tak praca w grupie, która mogłaby pomóc? Ale ja w tym sensie nie wiedziałam, że to będzie wtedy potrzebne. Dlatego tego nie powiedziałam wtedy. Ja zobaczyłem tylko informacja, napis, szokująca informacja, ja zwariowałem, ja mówię, pewno będziemy, musimy tam iść, musimy tam iść. To jest sabotażysta. Ja chciałam powiedzieć, że naprawdę, nie wiem czy mi wierzycie czy nie, ale no chciałabym zostać dalej w programie, bo mega mi się to podoba. Ja też powiem, że naprawdę nie jestem sabotażystą, ale... Półtorej minuty. Jestem naprawdę w mega szoku i że chciałam wam tylko powiedzieć, że Friz sam mówił, że nie do końca pamięta, co jest napisane na tych kartkach. Wiesz, ty też poszłaś sama na ale zaczęłaś biec no właśnie, po... Ja byś to mogła wytłumaczyć. Zaczęłaś biec po element. No bo mój sabotażysta wiedział, no tak, gdzie on jest. Były zasady, wiesz, że się nie rozdzielamy. Mieliśmy się nie rozdzielać, ja krzyknąłem po ciebie, ty na mnie popatrzyłaś, biegłaś dalej. No bo zostało 8 minut do końca. Koniec gadania. To był jedyny możliwy czas na podzielenie się tymi opiniami. Będziemy przechodzili do oddawania głosów. Proszę, żebyście zostali w ciszy. I będę prosił każdego z osobna po kolei od lewej, od Marcina, który się dusi. Dobra, zróbmy to.
To jest mój typ przez cały dzień. Miałam głosować na Dubiela, ale Wiktoria przykuła moją uwagę graniem cichej myszki. Wiki to była taka cicha myszka, więc pomyślałem, że może akurat, kto wie. Dubiel? Bo nie potrafi grać zespołowo. I nawet nie jest sabotażystą, to utrudnia grę. Jest z nim śmiesznie, ale za bardzo mąci. Kompletnie nie przekonało mnie jej tłumaczenie i uważam, że może być sabotażystą. Tylko się jej nie wierzę i stwierdziłam, że wszystko, co dzisiaj robiła, było sabotowane po prostu. I głosuję również na Monikę, ponieważ nie wierzę jej we wszystko, co mówi. Za dużo podejrzanych zachowań i nie oszczędziła nam jakieś pół godziny czasu, więc... No, Monika musi odpaść moim zdaniem. Czajnik dzisiaj mnie trochę zawiódł, no i też mam jakieś swoje podejrzenia, że jednak tym sabotażystą może być. Jest zbyt cicho, stara się nie wtrącać w cokolwiek, co się tutaj dzieje, więc jest to dla mnie trochę podejrzane. Głosuję na dwie najbardziej podejrzane osoby poza mną, bo czuję, że to jest po prostu jedyna moja szansa, żeby dzisiejszego dnia nie odpaść z tego programu. I to jest druga osoba. Przepraszam panie. Moi drodzy, to moment, w którym dwie osoby opuszczą ten program. Dokładnie za chwileczkę. Będą musiały pójść się spakować. I w tym momencie odjeżdżają zasady i zostawiają nas tutaj. Głosy były przeróżne. I to, jak wasze typowania się zmieniły w ciągu dnia, to jak bardzo różne spostrzeżenia były przez was zmienione, to było naprawdę bardzo ciekawe. Mamy tylko nadzieję, że wy typowaliście sabotażyst. A czy tak się stało? Tego oczywiście nie wiem. Jak ja mam z Redmeret? Jest już źle, ja sam odchodzę. Głosów na tą osobę było najwięcej. Wow. What? To są wszystkie głosy na jedną osobę. Nie, tak. Tylko na jedną osobę. Co? Ile tego jest? To jest 9 głosów na jedną osobę. Co? Program opuszcza dziś.